sunshine. I wanna have a good time, baby. Mój kolejny gość zdecydowanie jest fit, no ale przy takiej żonie nie da się inaczej, Zbyszek Lemański. Witam Ciebie, witam wszystkich widzów. Słuchaj, jeszcze zanim przejdę do rozmowy o Twojej nowej płycie Fajne Piosenki, to jeszcze sprawdzę, jak on Twojej żonie idzie. Jak Ci idzie? Super. Ten twarożek z rzodkiewką, to tak. Słuchaj, to z tym chlebkiem będzie można? Będzie można, ach, oczywiście, jak najbardziej. Coś pysznego, słuchajcie, coś pysznego. I Ty tak masz codziennie? Owszem, codziennie, rano, wieczorem, 7 razy dziennie. Farciarz, powiem Ci, masz szczęście, że masz taką żonę. Ja się nie dziwię, że też później Ci tak tworzenie idzie, skoro dobrze zjesz, no bo głodny facet to zły facet, a Ty pewnie głodny nie chodzisz, co? Nie, to jest niemożliwe w ogóle, żeby być głodnym przy Asi. Wspaniale gotuje i aż po prostu czasami nawet trochę za dużo jem, czego muszę odmówić. No, zdarza się. Tak nie coś. Widać, ale jesz zdrowo, słuchaj. I to jest najważniejsze, ale teraz Fajne Piosenki, Twoja najnowsza płyta, fantastyczna zresztą. Te piosenki, które są na płycie, już kilka można było usłyszeć w rozgłośniach radiowych, ale też zobaczyć teledyski do nich na antenie telewizji TVS. No i śmiało mogę powiedzieć, że one są już znane i lubiane. Tak. Taki był cel. Taki był cel, żeby te piosenki były znane i lubiane. Stąd też tytuł Fajne Piosenki, ponieważ na początku, jak miałem wymyślić tytuł tej płyty, to z reguły jest tak, że na tytuł daje się tytuł jakiejś jednej z piosenek. Mm-hmm. Trudno mi było wybrać którąś z piosenek, ponieważ wszystkie dla mnie są ważne i wszystkie są fajne, więc stwierdziłem, że dam tytuł Fajne Piosenki. Ale wiesz, tak Ty zostało. Postawiłeś nas wszystkich przed takim faktem dokonanym, no bo zapowiadając Twoją płytę, to trzeba powiedzieć Fajne Piosenki, po prostu. I nie ma dyskusji. Ale masz szczęście, bo one rzeczywiście są fajne. Powiem Ci szczerze, że ja uwielbiam jeden z Twoich utworów z tej właśnie płyty. Jest to piosenka 40-latki i z tego, co wiem, Ty też ją lubisz. Tak, to jest piosenka, od której w ogóle cała przygoda z tą właśnie solową płytą się zaczęła, bo to była pierwsza piosenka, którą napisałem. Jakby w ślad za tą piosenką poszły kolejne i powstała płyta. No właśnie, i jest cała płyta. Słuchaj, ja sobie wezmę, bo chciałabym się odnieść do jeszcze jednej piosenki, która jest. No właśnie, zapraszam na taras. To też jest piosenka, o której mi ostatnio opowiadałeś. Też bardzo fajna i bardzo znana. I powiem Ci, kiedy jestem w radiu, osoby dzwonią i proszą o ten utwór właśnie. Tak, to jest piosenka, która jest taka półszybka, półwolna, czyli tak w tempie umiarkowanym. Zresztą najbardziej lubię właśnie takie piosenki. Ja lubię raczej balladki i piosenki w takim umiarkowanym tempie. Szybkie piosenki trochę mniej mi wychodzą, że tak powiem, w pisaniu, ale też oczywiście są szybkie piosenki na tej płycie. A Zapraszam na taras jest o tyle wyjątkową piosenką, że można sobie ją puszczać właśnie wtedy, jak zaprosi się do siebie dziewczynę, chłopaka właśnie na wspólną kawę, na swój taras i wtedy ta piosenka jest idealna. A Ty zapraszasz żonę na taras? Na kawę? A, to jest tak przez żołądek do serca, ale żona gotuje. Trochę tak to u Was wygląda, co? Na taras mamy bardzo blisko, bo jak wyjdziemy z salonu, mamy taras, także praktycznie codziennie spędzamy tam dużo czasu. No i bardzo dobrze, i jecie takie pyszności. Ale jeszcze tak troszeczkę odbiję do Twojej żony. Powiedz tak szczerze, lubisz, kiedy żona gotuje najbardziej, co? Oj, mnie zaskoczyłaś. Teraz wszystko jest dobre. Trudno mi teraz cokolwiek wymienić. Czyli nie masz takiej ulubionej swojej potrawy? Nie. Wstydzisz się powiedzieć, że bigos na przykład? Nie. Po prostu wszystko, co Asia gotuje, jest dobre. Słyszysz? I naprawdę teraz to trudno by było mi tutaj wymieniać. Słyszysz? Super. A on się ciebie boi? Tak, no nie, właśnie nie wiem, zastanawiam się. Słuchaj, ze strachu. Nie. To ja go przepytam poza antenę, jak Ty wyjdziesz na chwileczkę, do Niny pójdziesz, dobra? Dobra. I może wtedy mi się przyzna. Słuchaj, Zbyszku, za chwileczkę porozmawiamy jeszcze o Twojej płycie, bo jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz na niej, mianowicie duety, do których wrócimy za chwileczkę, bo to jest ważny aspekt tak naprawdę Twojej twórczości, ale to za chwileczkę, moi kochani, no bo teraz w programie Lato z TVS oczywiście muzyka. Pamiętajcie, że możecie na naszego Facebooka Telewizja TVS wchodzić i pozdrawiać Zbyszka na przykład. Ja się też w sumie.
No i słuchajcie, mówię, że możecie wskakiwać na naszego Facebooka Telewizja TVS i proszę, w ten oto sposób pozdrawiam pana Mateusza, który nas gorąco i serdecznie pozdrawia, my też pozdrawiamy, jak najbardziej, a teraz proszę bardzo, małżeństwo się spotkało przy stole, kłótni mam nadzieję nie będzie, nie ma czym rzucać zresztą, więc dobrze. My się raczej nie kłócimy. Właśnie, i to jest piękne, a wiesz dlaczego? Bo dobrze jecie. I to się wszystko zamyka, tak, wiesz? Nie ma czasu się kłócić. I mamy pozytywną energię. Właśnie, wy nie macie czasu się kłócić. Ty jesteś non-stop zamknięty w studio, ty ciągle gotujesz. No i koniec, no i nie ma czasu. Jeszcze razem jeździmy też na koncerty. Naprawdę, jeździcie tak, razem? Tak. To przyznaj szczerze, jak jedziecie razem na koncert, to ty robisz wyprawkę tego typu? Oczywiście. Naprawdę? Naprawdę. Do pojemniczku? Tak, nauczyliśmy się już tak jeść. No i pięknie. Zdrowie pod każdym względem, więc zabieramy ze sobą. Ty widzisz, nawet wychodzisz na scenę, głodny nie jesteś. Dokładnie. Ty masz szczęście, słuchaj. No, czyli tak, ja. Najbliższy koncert twój promocyjny, zresztą płyty w najbliższą niedzielę. Tak, najbliższą niedzielę o 16:00. No właśnie. W Zabrzu. Auli Radia Silesia. No właśnie, Radio Silesia to wszystko organizuje i rozumiem, że ty pojemniczki przygotujesz. No na pewno i nie tylko pojemniczki, na pewno coś będzie ciepłego dla gości zaproszonych. Czujcie się zaproszenia. Słuchajcie, będzie impreza, to jest niesamowite. Fajnie mieć taką żonę, można zazdrościć, słuchaj. Na pewno chłopaki w studiu ci zazdroszczą i to wielce, ale teraz przejdźmy do tego jedzenia, no bo tutaj nie mogę nadziwić się wyglądowi tejże sałatki, która jest zrobiona. Z migdałów, tak. To jest twarożek z migdałów, do tego dodałam pomidorka pokrojonego, szczypiorek i rzodkiewkę, troszeczkę soli, oleju, no i właściwie gotowe. Migdały tylko należało zmiksować, więc bardzo szybko, rano można szybciutko przygotować śniadanie. Do tego właśnie chlebek, ten najlepiej smakuje z chlebkiem właśnie z ziołami, który próbowałaś, więc no, myślę, że zdrowo przede wszystkim i też szybko. Więc... No powiem ci szczerze, że jestem zdziwiona pomysłem twarożek z migdałów. Tak. Mielimy twarożek, dodajemy troszeczkę oliwy, tak? Mhm, tak. I gotowe. I gotowe. To jest niesamowite, jak to szybko można zrobić. Dokładnie. Dodajemy proste składniki i mamy fantastyczną sałatkę. Jeżeli chcecie swoich gości czymś zaskoczyć, to zdecydowanie do dzieła. Do dzieła. Ja już się zapisałam na szkolenie, jeżeli chodzi o ten pyszny chlebek. No bo tak jak powiedziałaś, najpierw trzeba ciasto rozwałkować, przygotować osobno zioła. Masełko ziołowe, w którym smarujemy to ciasto, później kroimy je na takie wąskie plasterki, układamy w tortownicy właśnie, stąd taki też wygląd, sama powiedziałaś, że wygląda jak tort, no właśnie. No i czekamy swoje, aż on urośnie, ciasto urośnie, wkładamy do piekarnika na 25 minut i gotowe. I gotowe. Powiedz Zbyszku, czy ciebie żona czasami do kuchni wpuści, bo my przekonaliśmy się już, bo byłeś tutaj w programie Latos TVS, stałeś tutaj sam i zrobiłeś pyszności. Jesteś czasami w kuchni? To wszystko wtedy, co udało mi się zrobić, to wszystko zasługała się, bo to ona mnie tego nauczyła. Co prawda ja do kuchni raczej rzadko się udaje, bo po prostu nie chcę robić konkurencji. A taka inteligentna odpowiedź. Bardzo, wybrnął z tego. Czyli chcesz powiedzieć, że dzień przed programem, kiedy miałeś tutaj wystąpić, zaprezentować swoje kulinarne umiejętności, to było szkolenie do nocy? Tak, było szkolenie. Naprawdę. W domu musiałem sobie zrobić na próbę taką potrawę, którą przygotowałem dla was, żeby być pewnym, że mi to na drugi dzień wyjdzie. Nie zrobił czegoś, co wam nie będzie smakowało po prostu. No i powiem ci szczerze, stanąłeś na wysokości zadania. Było pyszne. Dziękuję. Jesteśmy z ciebie wszyscy dumni, a z pewnością twoja żona jest z ciebie. No, byłaś bardzo dumna, oczywiście. Oglądałaś? Tak, oglądałam oczywiście. I trzymałaś kciuki? Trzymałam kciuki. A kibicowałaś? Nie tyle sól, mniej sól. Nie, dał radę i naprawdę super. Także myślę, że się do tego nadaje też. Także tak, on tak mówi, że nie będzie gotował, ale wszystko kwestia czasu. No to musicie sobie wymyśleć jakieś takie danie, które można robić tylko we dwójkę. Tak, wspólnie. Nie, sushi na przykład. Może być sushi, nie? Też tak, zdrowo, tak, stosunkowo. Jasne, oczywiście. Słuchajcie, już za chwileczkę oczywiście wrócimy do rozmowy ze Zbyszkiem, no bo jeszcze sporo tematów na temat nowej płyty, fajne piosenki przed nami. Wy oczywiście tradycyjnie przypominam, że możecie wskakiwać na naszego Facebooka Telewizja TVS, tam wpisujecie komentarze, my postaramy się je oczywiście czytać, no i pozdrawiać was gorąco właśnie z tego miejsca, ze studia Latos TVS. Zbyszek Lemański zaśpiewał, zaprosił na taras, ale teraz cały czas jest razem ze mną w studiu programu Latos TVS. Tu też jak na tarasie. No też jak na tarasie, słuchaj, lato u nas trwa. Pamiętaj, że astronomiczne lato kończy się dopiero w piątek, więc wiesz, u nas jeszcze lato w pełni, ale teraz
też w sumie letnia okładka tej płyty, fajne piosenki. I chciałabym przejść do tych duetów, które na tej płycie też są, bo duety to jest taki nieodłączny człon tejże płyty. Z kim te duety? Opowiadaj. Zanim powiem jeszcze z kim, to mam taki plan, żeby na moich kolejnych płytach, bo oczywiście na tej jednej się nie skończy, żeby wprowadzić ten cykl duetów na każdej mojej płycie, żeby właśnie zapraszać nowych artystów i z nimi wspólnie jakieś piosenki nagrywać. A na tej płycie mamy 4 duety. Pierwszy, najważniejszy pierwszy krok to z Bożeną Mielnik, o której Andrzej Miś właśnie wspominał, że dzisiaj była akurat w radio. Drugi duet to z Marianem Lichtmanem, czyli... Wszyscy go znamy. Tak, perkusistą z zespołu Trzeba Duże. Nagrałem z nim całą płytę Impreza, piosenki na każdą okazję. Z Mańkiem nagraliśmy wspólnie takie duety. Jedna z tych piosenek, Młoda Para, jest także na tej mojej płycie. Jest piosenka Białe Żagle, to z zespołem Bajery, czyli z Bogdanem Szula i z jego córką Angeliką. I A ja tęsknię, to jest piosenka z mojego projektu Doktor Maniana, gdzie śpiewam z Anią Jankowską. No właśnie, czyli są 4 te duety, 4 fantastyczne duety. I mówisz, że będą kolejne. Tak, będą kolejne. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, czy ty już w głowie masz jakiś plan, kogo będziesz chciał zaprosić do kolejnych? Tak, mam już plan i nawet już wstępne rozmowy poczyniłem z tymi osobami, ale nie chciałbym dzisiaj zdradzać. No jasne, że nie, ja cię rozumiem. No musi być jakaś taka nutka tajemniczości w tym wszystkim. Tak, tak. Dzięki temu, wiesz, wszyscy będą bardziej czekać na te kolejne utwory w twoim wykonaniu i w wykonaniu osoby X, tak to nazwijmy. Słuchaj, nad tą płytą pracowałeś długo? Pierwsza piosenka 40-latki, od której ta płyta się zaczęła, powstała w mojej głowie już właściwie z 2 lata temu, ale sfinalizowałem tą piosenkę chyba w grudniu ubiegłego roku. Nakręciłem teledysk, też wtedy w zimową porą, bo teledysk był nakręcony na Mauritiusie. Akurat Pięknym. Miałem okazję tam być i nakręciłem właśnie ten klip. I jakby, czyli od grudnia, później intensywne prace już nad kolejnymi piosenkami zaczęły się właściwie w zimowe ferie w Krynicy Górskiej, bo wtedy akurat byłem tam z rodzinką odpocząć na feriach i przy okazji coś stworzyć. Tam powstały 4 chyba teksty i dwie kompozycje. Później jak wróciłem po feriach zimowych, siadłem do studia i właściwie można powiedzieć, że do 15 lipca zamknąłem całą płytę. Powiesz mi, dlaczego pracowałeś podczas wypoczynku z rodziną? Bo byłem w domu pracy twórczej w Zaiksie, w Krynicy Górskiej, a dom pracy twórczej służy i do wypoczynku, i do, jak sama nazwa mówi, do pracy twórczej. Więc... No dobrze, w porządku, masz wybaczone, myślę, że żona też ci to wybaczyła, no bo jakby nie było, są tego efekty. Fajne zresztą, jak sama nazwa wskazuje. Nic, tylko trzymać kciuki za dalszy ciąg, ale powiedz tak szczerze, czy ty masz teraz taki plan, że będziesz chciał, żeby ta płyta się nie przejadła i po prostu teraz będziesz ją po prostu promował przez czas jakiś i dopiero później zaczniesz myśleć o jakichś kolejnych rzeczach, kolejnej płycie, czy nie, pójdziesz za ciosem? Pomysły na piosenki już zbieram, bo nie ukrywam, że bardzo zawsze inspiruje mnie muzyka światowa, muzyka już znana, jakieś przeboje z dawnych lat. Także często jak ostatnio jeżdżę z samochodem, mam taką okazję, to słucham właśnie radia i przewijam różne stacje, dlatego żeby słuchać jak najróżniejszej muzyki, żeby znaleźć jakieś inspiracje, jakieś pomysły. Także pomysły właściwie już sobie zbieram w głowie. Nie zacząłem jeszcze nic robić nowego, ale już wiele rzeczy wiem, w którą stronę pójdę. Weź odpocznij trochę, proszę cię, weź trochę odpocznij, proszę. Ale ja nie lubię takiej stagnacji. Dla mnie nie lubię po prostu strefy komfortu. Jak za długo jestem w strefie komfortu, to zaraz lubię z niej uciekać i robić coś nowego. Wiesz co, to może my ci zagwarantujemy jakiś skok na bungee albo ze spadochronem będzie. Nie. Takich ekstremalnych rzeczy to ja... To nie lubisz. Nie. Zbyszku, bardzo, bardzo ci dziękuję za to, że przyjechałeś do programu Lato z TVS razem z twoją cudowną żoną zresztą. Zapraszam cię na taras. Piosenka z płyty Fajne Piosenki, twojej najnowszej, pierwszej tak naprawdę solowej płyty. No i właśnie, takie płyty rozdawać będziemy u nas w programie Lato z TVS. I do rozdania mamy 2 płyty dla 2 osób.
Słuchajcie, czyli jest o co walczyć znowu. I co trzeba zrobić? Trzeba wysłać maila pod adres latostvs@tvs.pl z odpowiedzią na pytanie, jakie piosenki są dla Ciebie fajne? Takie nawiązanie troszeczkę do Twojej płyty. Słuchajcie, kochani, więc odpowiadacie na pytanie, jakie piosenki są dla Ciebie fajne, wysyłacie odpowiedź na adres latostvs@tvs.pl. Pomieszałam, zagmatwałam. No i taka płyta Zbyszka Lemańskiego do zgarnięcia. Dwie osoby mają szansę na taką fajną płytę. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję, naprawdę raz jeszcze. Dziękuję również. Powiem Ci szczerze, że dziękuję Ci za to, że jesteś u nas w programie dzisiaj i dziękuję Ci za tą płytę, bo to jest coś nowego. Coś, na co pewnie czekałeś Ty, ale też czekali Twoi fani. No ja czekałem naprawdę długo i no, można powiedzieć 50 lat. No, 50. Czyli myślałem, że jesteś 40-latkiem. Ja nie wiem o co. Nie, no ja się czuję na 30. Tak no, piąteczka, chodź, przybijemy sobie piąteczkę, chodź. Dawaj, pięknie. Zbyszek Lemański, bardzo Ci, kochany, dziękuję. No i trzymam kciuki za to, żebyś znowu pojawił się u nas z nowościami. Bardzo chętnie. No właśnie, no to czekamy w takim razie na Ciebie i trzymam Cię za słowo zdecydowanie, kochani. No właśnie, Zbyszek Lemański już od nas odchodzi dzisiaj, ale nie martwcie się, jeszcze usłyszycie jedną jego piosenkę. Obiecuję.